Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z historią o człowieku, który jest przykładem na to, że zbyt dobrze, zbyt sugestywnie zagrana rola może zaszkodzić aktorowi. A zagrana w młodym wieku i to taka, która przysporzyła mu sporo problemów, czasem więcej problemów niż zaszczytów, naprawdę może sprawić, że życie aktora podążającego wprost w kierunku kariery bardzo błyskotliwej, bardzo znaczącej, zmieni nagle bieg i odbije w drugą stronę. Mowa dzisiaj o odtwórcy Januszka z Ballady o Januszku. Był to jeden z najbardziej brutalnych i dramatycznych seriali, jakie mogliśmy oglądać w PRL, ale na pewno zapadał w pamięć, na pewno poruszał wielu ludzi, na pewno sporo o nim dyskutowano w domach po zakończeniu jego emisji. Opowiadał historię Genovefy Smoliwąs. Był to cichy dramat kobiety, która cierpi, chociaż w żaden sposób na to nie zasłużyła, a problemów przysparza jej również syn Januszek. Tę rolę wciela się Jarosław Góral. Jego życie po tym, jak zagrał Januszka, wywróciło się do góry nogami. Co więc u niego słychać? Dlaczego później nie grał zbyt dużo? Czemu wyjechał za granicę zamiast zająć się karierą aktorską? Oczywiście dzisiaj postaram się Wam odpowiedzieć na wszystkie te pytania, na które odpowiedź na pewno chcielibyście uzyskać, włączając ten odcinek, więc w takim razie do dzieła. Spieszę już Wam z historią o tym człowieku, opowiem Wam, jak to się stało, że stał się Januszkiem, co go spotkało później jako tego Januszka w świadomości ludzi, no i oczywiście opowiem Wam o tym, gdzie był i dlaczego teraz od czasu do czasu możemy go również w filmach i serialach zobaczyć. No to cóż, lecimy! Jarosław Góral urodził się 31 maja 1964 roku w Lublinie. Jest polskim aktorem teatralnym, telewizyjnym i filmowym. Studiował na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej imienia Ludwika Solskiego w Krakowie, który ukończył w 1988 roku. Nie było jednak tak, że od dziecka marzył o aktorstwie. Faktycznie sporo jest dzieciaków, które marzą zawsze o tym, żeby stać się aktorami, żeby grać na deskach, żeby grać w filmach, a potem im się to nie udaje, nie dostają się do szkoły albo jakoś tak po drodze gubią te marzenia. Ale sporo jest też dzieciaków, które w ogóle o tym nie marzą i nagle potem okazuje się, że aktorstwo im się przydarza. To właśnie do tej drugiej kategorii zaliczał się pan Jarosław. W szkole nie brałem udziału w akademiach, nie deklamowałem wierszy na apelach. Trafiłem na grupę osób, które stwierdziły, że byłbym świetnym aktorem. Mój przyjaciel po maturze zdawał do szkoły aktorskiej, więc zdecydowałem się, że też będę, no i dostałem się. Ukończyłem akademię teatralną, ale cały czas zastanawiam się, czym jest aktorstwo. Jego debiut sceniczny to był występ w sztuce Człowiek jak człowiek na deskach teatru Norwida w Jeleniej Górze, którym związał się w latach od 1987 do 90, później od 93 do 97, a także od 2009 roku jest z nim nadal związany. Ale wcześniej przydarzyła się właśnie ta rola. Rola, o której będziemy mówić dzisiaj dużo, ponieważ był wtedy studentem trzeciego roku szkoły teatralnej. O tym, że zagrał, po części zdecydował przypadek. Góral nie starał się nawet o rolę w serialu, w którym ostatecznie wystąpił. Grałem w sztuce na czworakach. Przyszła pani z Warszawy, obejrzała spektakl i powiedziała wówczas: pan by mi się nadawał do tej roli, pan ma taką zbliżoną twarz. Zapraszam więc na zdjęcia próbne, wspominał w pytaniu na śniadanie. Ale to nie było tak, że po prostu pani przyszła, powiedziała: ty, biorę cię i jedziemy. To było zaproszenie na casting, chociaż no oczywiście no dzisiaj tak mówimy, kiedyś były to zdjęcia próbne, przesłuchania, ale kandydatów była masa. Na próbach pojawiła się masa kandydatów, później zostało nas już tylko 13. 13 to moja szczęśliwa liczba. Później w ostatniej fazie zdjęć próbnych zostało nas już tylko 3. Wśród osób ubiegających się o rolę Januszka był m.in. mój kolega z roku, Mirosław Paka, który zagrał w serialu postać Stasia Wątroby.
A potem już oczywiście było nagrywanie tego serialu, które było bardzo wyczerpujące dla pana Jarosława. Nie przypuszczał on jednak, że no, koniec zdjęć to nie będzie dla niego czas odpoczynku, ponieważ kiedy ten serial wszedł na ekrany, stało się coś niesamowitego. Naprawdę bardzo dużo osób to oglądało, wszyscy się tym przejmowali, no i wszyscy byli wściekli na Januszka. Dodatkowo nawet weszło to do tak jakby kanonu języka polskiego, takie powiedzonko, aleś sobie Januszka wychowała, które określa syna egoistę. Ta rola ciąży na mnie do dziś, żali się. Nawet do dziś niektórzy utożsamiają go z Januszkiem, choć bardzo się zmienił. Wiele osób też nie mówi do niego Jarosław, ale właśnie Janusz, z tego powodu, że no obydwa imiona są na J, a to jest aż tak charakterystyczna rola, że po prostu ten człowiek już jest z tym Januszkiem zżyty. Film wywarł na ludzi ogromny wpływ. Moja osoba bardzo szybko stała się rozpoznawalna. Miałem przed sobą różne drogi. Jedna z nich to była droga do alkoholizmu, bo stawiano mi wódeczkę na każdym kroku. Januszek, napijesz się z nami? Nie, odpowiadałem. Dlaczego? Bo nie piję. Ale w filmie piłeś. Ale to był film, a nie życie, odpowiadałem. Wiele osób nie rozróżniało życia od serialowej fikcji. No i nie zawsze kończyło się tylko na propozycji kielona, czasem kończyło się dużo groźniej, a nawet czasem dochodziło do rękoczynów, ponieważ znana jest taka anegdotka z życia pana Jarosława. Kiedy wracałem po spektaklu do domu, czekałem na przystanku autobusowym, podjechała milicja. Zaczęli mi się przypatrywać. Nagle wyskoczyło dwóch mundurowych, rzucili mnie na maskę. Jeden zaczął krzyczeć. Ja tego skurwiela znam. Jego portret pamięciowy jest u nas. Powiedziałem na to, za dużo pan chyba filmów się naoglądał. No i dostałem z liścia. Zrobiło się bardzo nerwowo. Milicjant nie chciał słuchać jego wyjaśnień. No był przekonany, że tę twarz przecież skądś zna i że nie kojarzy mu się ona pozytywnie. No tak, na szczęście drugi nagle doszedł do rozumu, no i wyjaśnił, co się tutaj dzieje i że mają do czynienia z aktorem. Przeprosinom nie było końca i zafundowano mi powrót do domu niebieską taksówką. No ale powiecie, no dobra, no taka jest kolej rzeczy. Zagrał postać niezbyt pozytywną, więc pewnie przez jakiś czas by go nie lubili, potem mogłoby się to odwrócić. Czemu tak nie było, to zaraz? Ale powiecie, przecież, no ale pewnie, chociaż hajs się zgadzał. Kasiory to na pewno tam na tym zarobił. No niestety też nic z tych rzeczy. Na okraszenie sukcesu trzeba powiedzieć, że przy pracy nad serialem zarobiłem na 4 koła do malucha. Super, nie? W teatrze zarabiałem $5 miesięcznie. Co robić? No ale właśnie, czemu jakby nie odbiło się to wszystko? Przecież powinny być kolejne role i mimo, że wiadomo, że gwiazdy utożsamiane są ze swoją jakąś największą rolą, to nie powiedziane przecież, że ta musiała być największą, albo że inną rolą pan Jarosław nie odczarowałby swojego wizerunku. On jednak później czuł się tak emocjonalnie wypruty, że nie chciał iść za ciosem. Nie poszedłem za ciosem, ze względu na to, że grałem w serialu. I to przez cały rok musiałem wziąć urlop dziekański. Gdy Krzysztof Kieślowski kręcił swój dekalog, zaproszono moich kolegów oraz mnie na zdjęcia próbne, ale odmówiłem kategorycznie, wyznał w pytaniu na śniadanie. Dlaczego zdecydował się na tak radykalny krok? Praca przy tym serialu kosztowała mnie bardzo dużo. W pewnym momencie zastanawiałem się nawet, czy ja jestem Januszek, czy Jarosław Góral. Dziś żałuję swojej decyzji, ale jak twierdzi, jest jak jest, a życie toczy się dalej. Co więc zrobił aktor? Ponieważ zarabiał tak słabo, jak wam mówiłam, zdecydował się na wyjazd za granicę. A tam szybko mógł dorobić się naprawdę sporych pieniędzy. Budowałem drogi, układałem kostkę brukową, pracowałem na wysokościach jako robotnik na budowie. Harowałem w rzeźni. Ta praca i doświadczenia zaprocentowały. Wróciłem jako bogaty człowiek, bo jednego dnia zarabiałem tam roczne zarobki. Takie były czasy. No, powiedziałam wam, że jednak pana Jarosława często nazywają właśnie Januszem, no bo dużo osób go pamięta, ale no pan Jarosław się zmienił, więc po latach trzeba przyznać, że ta reputacja już przestała mu ciążyć. Moja twarz trochę się zmieniła, a ludzie teraz inaczej odbierają te produkcje. Teraz ostatecznie wrócił do Polski. Osiedlił się w jednej z turystycznych miejscowości i bardzo chwali sobie swoje życie. Mieszka w Jagniątkowie i pierwszy raz pojawił się tam 27 lat temu. Stojąc i wdychając mroźne górskie powietrze, poczuł, że to właśnie tutaj zbuduje dom i założy rodzinę. Poznałem mądrą i piękną kobietę, która została moją żoną. Jego żona Jolanta jest nauczycielem wychowania fizycznego i trenerem narciarstwa. Ma też córkę Polę. A czym on się zajmuje?
Prowadzi z żoną pensjonat i bardzo promuje region. Postawiłem tam swój dom i od podstaw, mając jednego pomocnika. Udało się w 12 miesięcy. Goście jak przyjeżdżają, są zachwyceni. Czują się jak u siebie, mówi z dumą. Powrócił do okazyjnych występów w teatrze w Jeleniej Górze. Oprócz tego od czasu do czasu grywa również w serialach. Pojawił się w Prawie Agaty, pojawiał się także w sitcomie Świat według Kiepskich jako Eugeniusz Geniusz. Pojawił się też w filmie Żyć, nie umierać, a także w wielu innych serialach. Fajnie więc, że panu Jarosławowi udało się po części wrócić do zawodu. Fajnie, że jego życie prywatne ułożyło się no wręcz idealnie. No i że realizuje swoją pasję. No i oczywiście, że jednak ta praca za granicą na budowie zaprocentowała tym, że dzisiaj wielu turystów może cieszyć się właśnie pobytem u serialowego Januszka. Więc jeżeli byście chcieli się wybrać w góry, teraz wiele osób zdecydowało się jednak zwiedzać Polskę, to może wybierzecie się właśnie do pana Jarosława w góry. Polecam wam serdecznie. No i oczywiście powiedzcie mi, co sądzicie o tym, jak potoczyło się życie pana Jarosława? Czy żałujecie, że nie oglądamy go tak często, jak moglibyśmy, gdyby wtedy jednak nie zrezygnował z grania w filmach? Jak oceniacie postać Januszka i oczywiście pracę pana Jarosława? No bo przyznacie, że wyszło to świetnie. Oczywiście dziękuję wam za to, że byliście ze mną do samego końca. Pamiętajcie, żeby śledzić wszystkie moje social media, kartę społeczność, bo czasem tam do was mówię z jakimiś pobocznymi informacjami, których nie przekazuję na bieżąco w odcinku, więc śledźcie to wszystko. A ja oczywiście dziękuję wam za dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek, który już niebawem pojawi się na moim kanale i w którym znowu wyruszymy w jakąś podróż w czasie, podróż kulturalną. Troszeczkę też poplotkujemy, czyli będzie wszystko to, co lubicie najbardziej. Do zobaczenia, moi drodzy. Pa, pa!